Pani doktor, wiemy od dzisiaj rana, że koronawirus jest w Polsce. Spodziewaliśmy się tego, to nie tak. jest y, żadne zaskoczenie, ale to nieco zmienia sytuację, bo teraz już wiemy, że y, możemy się zarazić nim w Polsce. Nie musieliśmy wyjeżdżać do Chin, do Włoch. Okazuje się, że no w Polsce już ta choroba może zakażać. Jak to powinno wpłynąć na nasze zachowanie? Na pewno powinniśmy być bardziej uważni także w jakich miejscach się znajdujemy teraz w kraju, monitorować statystyki, gdzie się nowe zachorowania. Pojawiają, w jakich rejonach kraju i tak naprawdę zwiększyć tą naszą czujność, która i tak od samego początku już w tej chwili była bardzo wysoka, ale zwiększyć czujność na to, z kim się spotykamy, czy ta osoba wróciła, czy jest też z rejonu, gdzie w tej chwili zachorowania się pojawiają, nie kontaktować się z osobami, które mają objawy. Od objawów bardzo y, takich niewielkich y, katar, kaszel, do objawów zaawansowanych. Po prostu spokojnie y, przez tą epidemię, te sytuacje, które się teraz dzieją, przejdźmy bez paniki, ale zwracajmy baczną uwagę na to, co się dzieje, w jakich rejonach y, kraju. Porozmawiajmy o tych objawach. Mówi się o tym, że w przypadku koronawirusa y, najważniejsze to jest gorączka powyżej 38 stopni, suchy kaszel. Kłopoty z oddychaniem, ale mówi się też, że jest wiele takich nieswoistych objawów, dużo łagodniejszych, które mogą się mylić z objawami przeziębień, grypy, to teraz ten czas roku. W związku z tym, porozmawiajmy o tym, jeżeli ktoś chce być odpowiedzialny i nie narażać innych, to jakie objawy łagodniejsze, nie takie, które skłonią nas do dzwonienia od razu do, do sanepidu. Jakie łagodniejsze objawy powinny budzić rezerwę i, i niepokój skłaniać do tego żeby się nadmiernie nie kontaktować z ludźmi. Proszę państwa, objawy koronawirusa wirusa, objawy wirusa w 80% są objawami łagodnymi. Czyli jest to katar, kaszel, gorączka. Czasami przebiegają także bezobjawowo. Proszę zachować się w taki sposób, że jeżeli chcielibyście się Państwo skontaktować z taką osobą, to spotkanie trzeba przełożyć. Nie, nie organizujcie Państwo teraz spotkań dużych, nie uczestniczcie w spotkaniach masowych, jeśli nie musicie. Zwróćcie uwagę też Państwo na to, że jesteśmy w takim czasie i w takim okresie, że Kończy się sezon zachorowań na grypę. Mniej więcej będzie on trwał dookoła końca marca, może jeszcze gdzieś tam początkiem kwietnia, pojawiają się też niewielkie przeziębienia wywołane przez inne wirusy. Natomiast wirus koronawirus, który się teraz po, pojawia, ma łagodne objawy bardzo podobne do tych wszystkich infekcji górnych dróg oddechowych. To 20% pozostałych osób zakażonych ma objawy. Ostrzejsze, które przebiegają głównie wtedy z niewydolnością oddechową i niewydolnością wielonarządową. Oprócz kataru, kaszlu, wzrostu temperatury, gorączki, możecie Państwo też obserwować bardzo duże zmęczenie i też dolegliwości takie mięśniowe, które są podobne do grypy. Te dwie choroby się troszeczkę od siebie różnią, troszkę inny mają przebieg. Yy, yy, i inne leczenie, prawda? Jeżeli na przykład mamy do czynienia teraz z grypą, to proszę zwrócić uwagę na to, że zarażamy się dużo wcześniej od osoby, która jest nosicielem. Objawy są bardzo często ostre. Ta, ta objawowość grypie to bardzo wysoka gorączka i bardzo duże dolegliwości stawowo-mięśniowe. To już na pewno sugeruje bardziej w kierunku grypy niż koronawirusa. Jeżeli moglibyśmy, to pamiętajmy o tym, że mamy w swoim otoczeniu osoby, które mogą być bardzo chore przewlekle. Osoby, które są albo po leczeniu onkologicznym, albo jakimś leczeniu immunosupresyjnym, sterydowym, cierpią na choroby z zakresu profesjonalnie, jak to nazywamy, autoagresji y, są zainfekowani wirusami y, przeróżnymi, na przykład osoby chore na y, chorobę na, na HIV, na AIDS. Y, pamiętajmy, żeby się z takimi osobami nie kontaktować. W naszym otoczeniu też, na przykład są osoby starsze, y, dziadkowie nasi, czy małe dzieci. Tu jest y właśnie pytanie o to, czy młodzi ludzie, którzy mogą nie mieć objawów zakażenia koronawirusem, powinni w tym okresie Rzadziej odwiedzać dziadków? Zdecydowanie tak. I nie tylko ze względu na tego wirusa, który teraz, teraz się pojawił w Polsce, ale ze w, w związku z wszystkimi infekcjami górnych dróg oddechowych. Poczekajcie Państwo chwilę, dwa, trzy dni, zobaczcie, jak objawy będą wyglądały. Przełóżcie spotkanie ze starszymi, z dziadkami czy z przyjaciółmi na kilka dni później, żeby się zorientować, jak będzie wyglądał Wasz stan zdrowia. Mówimy o higienie, to jest numer jeden. Nigdy w dającej się przypomnieć historii nie mówiliśmy tak wiele o myciu rąk, ale są też inne sposoby, co do których nie mamy jasności, na przykład maseczki. Już wiemy, że maseczka nie chroni przed infekcją, ale jeżeli ktoś czuje, że, że coś się z nim dzieje, to lepiej, żeby nosił maseczkę. Jakie zasady powinny tutaj nami kierować? E, maseczki to temat teraz bardzo ważny. Proszę Państwa, najważniejsze jest to, że jeżeli kupujemy maseczkę, to ona musi mieć certyfikat, odpowiednie oznaczenie i atest. E, zwrócajcie Państwo uwagę na tak zwaną nazwę NP95 lub NP99, przynajmniej taki rodzaj filtrów, bo takie chronią przed przedostaniem przed, przed się wirusa do powietrza. Alternatywą maseczek z filtrami NP są filtry FFP2 lub 3. Maseczki przeznaczone są nie dla pacjentów, nie są przeznaczone dla osób zdrowych, są one przeznaczone dla osób, które mają już objawy infekcji, w takim celu, żeby z dróg oddechowych osoby chorej Wirus nie przedostał się do powietrza i nie przenosił się na inne osoby zdrowe. Są one też dedykowane dla np. zawodów medycznych albo dla osób, które opiekują się osobami podejrzanymi o zachorowanie, ewentualnie choron, chorymi na koronawirusa. Ja rozumiem Państwa takie zaniepokojenie odnośnie tego, co się dzieje. i jak, jakbym miała, to rekomendowałabym jednak, żeby tą maseczkę, jeśli jest ona do zdobycia jeszcze, co jest bardzo trudne, posiadać w domu nawet dla takiego własnego komfortu psychicznego. Więc jako lekarz, i jako osoba, która teraz w tej chwili też spotykam się z, z tym, co się dzieje, sama takie maseczki posiadam. Tak samo, jak ważne, proszę Państwa, jest to, żebyśmy bardzo dbali o higienę rąk, to jest najważniejsza sprawa. Pamiętajmy, wirus utrzymuje się w środowisku do około 20 stopni Celsjusza, czyli tak jak teraz mamy w pomieszczeniach, jaki jest nasz klimat, około 2 do 3 dni. Jeżeli będziemy myli ręce preparatami, które w swoim składzie posiadają powyżej 60% substancji alkoholowej, Całkowicie zutylizujemy tego wirusa i przez ręce nie przedostanie się on do naszych górnych dróg oddechowych. Bo nie dotkniemy wtedy ręką zakażoną ani nosa, ani ust, ani okolicy oczu. Proszę też zwracać bacznie uwagę na to, aby dbać y, także o swoje środowisko takie higieniczne, ponieważ wirus przenosi się za no, drogą oddechową, tutaj przez y, tą drogą areozolową, przez, y, przez oddech, przez kropelki y, tutaj śliny. Natomiast y, też bardzo proszę dbać o higienę, ponieważ wirus wydalany jest. Drogą y, przewodu pokarmowego i zwracajecie Państwo bacznie też na to, na to uwagę. Co do maseczek jest jeszcze jedna uwaga, one naprawdę są jednorazowego użytku. Każda maseczka wyprodukowana powinna mieć informację, na jaki czas może być wykorzystana. Te maski y, z filtrami NP95 czy 99 lub FFP. Dwa, trzy mogą być praktycznie używane do 8 godzin. Natomiast sprawdzajcie Państwo zawsze czas użytku nadany przez producenta. Proszę pamiętać, że jak się maseczkę raz założy i potem ją ściągnie, to ona tak naprawdę jest już nie do użycia kolejny raz. Na pewno też y, Państwo chcielibyście wiedzieć, jak postępować z maseczkami chirurgicznymi, które może w tej chwili są bardziej do zdobycia niż y, te maseczki bardziej zaawansowane. Tak naprawdę, maseczki chirurgiczne y, możemy użyć. Y, też musimy założyć je mając czyste ręce. Najpierw trzeba ręce odkazić, potem maseczkę założyć odpowiednio na nos, na brodę, szczelnie przyłożyć, przycisnąć do twarzy i rekomendacje są do dwóch godzin. Muszą to być maseczki te troszeczkę grubsze, takie trzy- czterowarstwowe, chirurgiczne. Ja się spotkałam ostatnio z doniesieniami na stronach amerykańskich, że są wykonywane badania odnośnie maseczek chirurgicznych stosowanych w infekcjach górnych dróg oddechowych i że można uznać, iż potencjalnie Mogą one, stosowanie ich może przynieść korzyści, jeśli stosuje je osoba zainfekowana, a nie osoba zdrowa. W tym wszystkim natłoku tych informacji, proszę wybrać taką alternatywę, jaką Państwo w tej chwili możecie zdobyć. Natomiast proszę nie panikować i ogólnie ani Światowa Organizacja Zdrowia, ani SEDC. CDC ani nasz inspektorat sanitarny nie rekomenduje stosowania maseczek u osób zdrowych. Porozmawiajmy chwilę o profilaktyce, a może nawet o zachowaniach, jakie powinniśmy w tej chwili yy, prezentować. Pierwsze krótkie pytanie: czy w tej chwili szczepić się przeciwko grypie? Zdecydowanie tak. Po, się, po zaszczepieniu się na grypę w tej chwili, po dwóch tygodniach już będzie potencjalna odporność przeciwko wirusowi grypy. Jeszcze te rekomendacje nas obowiązują. Proszę Państwa, zaszczepcie się, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a szczepionka jest dostępna. Tak. Pani doktor, jak planować wolny czas? Bo mówimy o hmm. tym, żeby nie przesadzać ze zbiorowymi spotkaniami. A co z aktywnością? aktywnością fizyczną, która w normalnym rozumieniu no, naraża nas na spocenie się, ewentualne przeziębienie i tak dalej, czyli biegać, chodzić na siłownię, ruszać się, czy może lepiej się ograniczać? Ja myślę, że aktywność fizyczna, jeżeli uprawiamy ją cały czas, jest ona regularna. Jak najbardziej tak, ponieważ to ona wzmacnia nas już układ odpornościowy. Lepsza w tej chwili będzie aktywność fizyczna na zewnątrz niż aktywność fizyczna w pomieszczeniu zamkniętym. Um, oczywiście, siłownia nie jest pomieszczeniem małym, prawda? Gdzie wchodzimy w bezpośredni kontakt. Je, powyżej, y, poniżej jednego metra z drugą osobą, ale jednak spotykamy się też w szatni, przechodzimy. Nie mogę Państwu powiedzieć, że nie chodzimy na siłownię. Wiadomo, że będzie to miejsce, gdzie potencjalnie bardziej możemy mieć kontakt z wirusem, jak pójdziemy sobie pobiegać w terenie otwartym, na przykład w lesie. E, proszę Państwa, dbając o odporność m, oczywiście powinniśmy to robić już wcześniej przed rozpoczęciem się sezonu zimowego. Pamiętajcie Państwo o rekomendacjach odnośnie witaminy D3. W profilaktyce osoby dorosłe do 70 kg mniej więcej około 2000, 2000 jednostek witaminy D3 na dobę, osoby z większą masą ciała 4000 jednostek na dobę, dzieci odpowiednio mniej, proszę zapytać lekarza rodzinnego, na pewno szczegółowych informacji udzieli. Można się wspomagać witaminami z grupy B, B6B12. Warto też zwrócić uwagę na to, czy nie jesteśmy osobami chorującymi na anemię, nie mamy niedoboru żelaza, bo to jest nasz nośnik tlenu, z tego zbudowany jest chem i, i przenosi tlen w naszym organizmie. Więc, tak naprawdę, możemy też zastosować witaminę C ale w postaci y, tutaj na przykład owoców, warzyw, to co powinniśmy stosować y, na co dzień. I jeszcze ostatnie pytanie Pani doktor o to, wiemy, że nie należy wykupywać leków z aptek, to, to wiemy, ale co dobrze mieć na wypadek jakichś objawów, czy to infekcji, przeziębienia, grypy, no i ewentualnie koronawirusa, co mieć w apteczce w domu? E, proszę Państwa, warto coś mieć, ponieważ jeżeli będziecie Państwo posiadać leki w domu, a jesteście osobami, które już są zainfekowane czy to koronawirusem, czy wirusem grypy, paragrypy. Nie wychodzicie zainfekowani w domu, macie apteczkę, proszę sobie kupić na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne. Czy to będzie ibuprofen na przykład, czy... Paracetamol, który jest lekiem stricte obniżającym gorączkę, i zastosować dodatkowo wszelkiego rodzaju pukanki do gardła, preparaty do ssania, uśmierzające ból, czy to różne substancje w atomizerach. I mamy tutaj preparaty i na srebrze, i naturalne różne substancje wzmacniające śluzówkę górnych dróg oddechowych podczas infekcji. Można się zaopatrzyć, jak jest katar, na przykład w jakiś atomizer do nosa który zmniejszy, zmniejszy te objawy. Pacjenci natomiast, którzy leczeni są przewlekle, warto, żeby posiadali w swojej apteczce na przykład jeszcze jedno dodatkowe opakowanie leku, który stosują w leczeniu cukrzycy, czy w leczeniu astmy i tym podobnym. Też, żeby ograniczyli ilość, Wizyt w aptece, gdzie potencjalnie będą się znajdowały osoby chore. Natomiast proszę to robić z rozwagą i nie magazynować bardzo dużej ilości leków, bo po prostu nie, nie o to teraz nam chodzi. Dziękuję Pani doktor. Podstawowy wniosek: nie panikujemy, postępujemy rozsądnie. Zdecydowanie tak. I proszę Państwa, jeśli podejrzewacie u siebie infekcję koronawirusem, korona koronawirusem. Proszę zgłaszać się do oddziałów zakaźnych lub dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Pamiętajmy, nie zgłaszamy się do poradni lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ani na SOR, ponieważ możemy zarazić innych ludzi tym wirusem.